Jest kwiecień 2021 roku. Premier Mateusz Morawiecki staje na tle billboardów, pięknych billboardów. Mówi do nas: wynegocjowałem rekordowe środki. Dzięki rekordowo wynegocjowanym środkom z Unii Europejskiej. Dla polskich przedsiębiorców, polskich rodzin, dla Polaków. Tylko że dzisiaj mamy połowę lutego 2023 roku i ani pół złamanego euro nie trafiło ani do polskiego rządu, ani do polskiego samorządu, ani do polskich rodzin, przedsiębiorców, do nikogo. I jeżeli to, co mówi rząd, jest prawdą i faktycznie uzgodnili ustawę o sądownictwie z Unią Europejską, to mieliśmy szansę, że pierwsza transza z tych środków trafi do Polski już wkrótce. Niestety prezydent Andrzej Duda zdecydował się, że jednak wyśle tą ustawę do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej do sprawdzenia prewencyjnie. Co to dla nas oznacza? Czy tak naprawdę kiedykolwiek te środki w takim razie trafią do Polski? Czy Polska okaże się największym frajerem Unii Europejskiej? Jeżeli tak, to dlaczego? O tym już za chwilę. Tymczasem zacznijmy od początku. W kilku słowach przypomnę wam, o co chodziło z tą ustawą. Otóż ustawa o Sądzie Najwyższym przenosiła Izbę Odpowiedzialności Zawodowej z Sądu Najwyższego do Sądu Administracyjnego. Oczywiście można się tutaj kłócić, czy jest to konstytucyjne, czy jest to niekonstytucyjne. Ogólnie jest to niekonstytucyjne, ze względu na to, że prerogatywy i odpowiedzialność sądu administracyjnego jest wpisane w polskiej konstytucji, więc aby móc przenieść taką izbę z Sądu Najwyższego do Sądu Administracyjnego, należałoby zmienić najpierw konstytucję. Jednakże, biorąc pod uwagę to, że rząd już wprowadzał ustawy, które nie były konstytucyjne, a prezydent Andrzej Duda podpisywał już co najmniej 13 ustaw, które były zupełnie niezgodne z naszą polską konstytucją, to wydawałoby się, że dla naszego wspólnego dobra najważniejsze jest, aby podpisać tą ustawę, żeby w końcu te środki zaczęły dla nas pracować. W końcu w innych gospodarkach, kiedy te pieniądze trafiły do nich, okazało się, że inflacja zaczęła spadać. No u nas nie ma takiej jeszcze możliwości. Dodatkowo opublikowano rezultaty gospodarcze i ekonomiczne za czwarty kwartał 2022 roku i okazało się, że polskie dochody spadły o 2,4%. I brzmi to mało, co to jest 2,4%, jednakże w ekonomii i gospodarce każdy procent jest na wagę złota i okazało się, że jeżeli spojrzymy na ranking wszystkich krajów europejskich, no to zajmujemy niechlubne ostatnie miejsce jako najgorszy kraj, któremu najwięcej spadło. Jednak Andrzej Duda podczas swojego orędzia próbował się wytłumaczyć, dlaczego podjął taką decyzję, a nie inną. Wspomniał tam o swojej ustawie, którą złożył do laski marszałkowskiej, którą niby wynegocjował również z Unią Europejską, która powiedzmy, że nie była procedowana tak, jak on sobie tego życzył i jakby na złość rządowi stwierdził, że on nie podpisze się pod tą ustawą, ponieważ są to nowe negocjacje, nowe ustalenia i on nie brał udziału w tych negocjacjach. Nie chciałbym tworzyć teorii spiskowych, jednak mam wrażenie, że w tej całej sytuacji jest jakieś drugie dno. Otóż Andrzej Duda dostał się do polskiej polityki dzięki Zbigniewowi Ziobrze. Dzięki Zbigniewowi Ziobrze pracował w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ponadto miał bardzo dobre relacje z Beatą Szydło. A jak wiadomo, Beata Szydło ma do tej pory żal do Jarosława Kaczyńskiego o to, że właśnie została zdymisjonowana z pozycji premiera Rzeczpospolitej. Bardzo dobrze współpracowało się również ze Zbigniewem Ziobrą. Więc czy może się tak okazać, że właśnie tutaj zaczyna się tworzyć jakaś koalicja głębsza, która będzie może mocniej mogła wpływać na PiS w najbliższym czasie? O tym się przekonamy. Mniejsza o to, w tym momencie ustawa trafia do Trybunału Konstytucyjnego. Ponieważ jest to tryb prewencyjny, będzie musiał obradować cały skład. Cały skład to jest 11 sędziów. Ogólnie w Trybunale Konstytucyjnym jest 14 sędziów. Plus prezes, czyli 15. I prezesem według Julii Przyłębskiej jest dalej ona. Aczkolwiek PiS, zanim ona objęła to stanowisko, zmienił kadencję prezesów Trybunału Konstytucyjnego z 9 lat na 6. I praktycznie już te 6 lat jej kadencji minęły. Dlatego dzisiaj Bogdan Święczkowski, który jest sędzią z ramienia Zbigniewa Ziobry, jest również bardzo dobrym jego przyjacielem, zaciera ręce, aby właśnie objąć stanowisko, jedno z najbardziej prestiżowych stanowisk w palestrze sędziowskiej. Ponadto przyciągnął na swoją stronę ponad 6 sędziów. To oznacza, że będzie bardzo trudno zwołać zgromadzenie, które będzie mogło w ogóle zająć się tą ustawą, ponieważ jedni mogą ignorować drugich i mogą w ogóle nie przychodzić na tego typu rozprawy. Czy te środki do nas trafią? Coraz bardziej zaczynam w to wątpić. Przy tym wszystkim pojawiają się głosy, że to ta zła Unia chce wpłynąć na to, co dzieje się w Polsce, że w ogóle chcą nam organizować życie. Tylko ci, którzy to mówią, zapominają o tym, że to nasz premier wraz z polskim rządem, wraz z partią PiS złożył dokument, który nazywa się KPO.
I to tam wpisano tak zwane kamienie milowe. A w tych kamieniach milowych, chociażby podniesienie wieku emerytalnego, w tych kamieniach milowych zmiana regulaminu Sejmu, w tych kamieniach milowych przywrócenie sędziów do orzekania, w tych kamieniach milowych chociażby zmiana Izby Dyscyplinarnej. To oni sami zaproponowali pewne typu zmiany. Do tego jeszcze oczywiście ustawa o samochodach spalinowych, ustawa o zniesieniu opłat w miastach od parkowania i wiele innych, o których głośno się nie mówi. Więc to nie Unia chce nam zmienić rząd, tylko albo ktoś zrobił psikusa z rządu premiera Morawieckiego i po prostu tego typu rzeczy wpisał w ten dokument, albo po prostu premier Morawiecki sam sobie podstawił nogę. A dzisiaj już nie pamięta i ma trochę amnezję. Natomiast mam wrażenie, że Polska stanie się już niedługo największym frajerem w Unii Europejskiej. Dlaczego możemy się okazać największymi frajerami w Unii Europejskiej? Uwspólnotowienie długu oznacza to, że tak naprawdę staliśmy się żyrantami tego kredytu, który Unia Europejska wzięła, aby rozdzielić środki na KPO. To znaczy, że chociaż nie dostaliśmy jeszcze ani grosza z tych środków, my już je dzisiaj spłacamy. No ale za to wszystko będziemy mogli podziękować i rządowi PiS-u, i premierowi Morawieckiemu oraz naszemu prezydentowi za to, że mając większość w Sejmie, nie podjęli odpowiednich ustaw, aby jak najszybciej środki do nas trafiły i aby jak najszybciej pracowały dla nas, dla, jak to mówili, dla polskiej rodziny, dla polskich przedsiębiorców, dla nas wszystkich. A jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić nam łapki w górze, zasubskrybować nasz kanał oraz kliknąć dzwoneczek, aby być na bieżąco.